Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Antoni Zając i będę miał wielką przyjemność poprowadzić dzisiaj spotkanie wokół tomu, który miał właśnie swoją premierę. Ten tom to nowele i opowiadania Hermana Melvilla, gromadzący krótsze prozy tego genialnego XIX-wiecznego amerykańskiego autora. Tom ukazał się oczywiście nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Serdecznie zapraszam Państwa nie tylko do wysłuchania naszego dzisiejszego spotkania, ale również do zadawania pytań na Facebooku. Będzie taki moment, kiedy właśnie na te pytania będą mogli odpowiedzieć moi wspaniali goście. Witam dzisiaj serdecznie panią Barbarę Kopeć-Umiastowską, tłumaczkę z języka angielskiego, autorkę między innymi przekładów Samuela Becketa, Henry'ego Jamesa czy Paula Bowlesa, laureatkę Nagrody Literatury na Świecie, która przetłumaczyła dwa opowiadania zamieszczone w nowelach i opowiadaniach, czyli Raj Kawalerów i Tartar Panien oraz Werandę. Witam również serdecznie Adama Lipszyca, eseistę, myśliciela, tłumacza, który jest autorem między innymi książek o Paulu Celanie, Walterze Benjaminie, Zygmuncie Freudzie, który jest autorem posłowia, współautorem posłowia do tej książki razem z Mikołajem Wiśniewskim. Jest również redaktorem tego wydania, a także przetłumaczył jedno opowiadanie Katedra. No i może na początek warto powiedzieć, że nowele i opowiadania, no to jest taki dalszy ciąg czy kontynuacja takiego bardzo, bardzo imponującego przedsięwzięcia melwilowskiego, które od kilku lat jest no, bardzo ciekawą częścią oferty wydawniczej PIW. Natomiast różnica jest taka, że wcześniej mieliśmy wznowienia, to znaczy mieliśmy wznowienie Moby Dicka w 2018, mieliśmy następnie w 2019 wznowienie debiutu Hermana Melvilla, czyli Taipi, i mieliśmy później wznowienie ostatniej rzeczy, którą Melville napisał, czyli Billy Budda. I zanim zagłębimy się, czy jakoś wgryziemy się w sam ten tom, to chciałem zapytać, nie wiem, może to jest niezbyt mądre pytanie, ale dlaczego właściwie Melville? To znaczy, mam wrażenie, że nie jest to wybór najbardziej taki intuicyjny, żeby akurat do tego pisarza sięgać. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze mam wrażenie, że wbrew swojemu statusowi, nie wiem, na przykład w literaturze amerykańskiej, Melville w Polsce nigdy nie był aż tak popularny, prawda? Więc w tym sensie, czy to jest na przykład, nie wiem, wyraz jakiegoś takiego mini renesansu melwillowskiego, czy może właściwie próba stworzenia czegoś takiego? No jakiegoś, nie wiem, zapełnienia braku może w naszej recepcji literatury amerykańskiej. No a może jest jakoś na przykład tak, że ten Melville okazuje się zaskakująco aktualny, nie wiem, że być może jakieś lęki, niepokoje, nadzieje zapisane w tych tekstach być może jakoś rezonują z tym, co, nie wiem, w tej chwili się dzieje, bo jest taka tradycja, zdaje się, czytania Melvilla też, prawda, gdzie, nie, na przykład Louis Mumford, czyli jeden z takich ważniejszych autorów dla melwilologii, napisał o Moby Dicku, że każde kolejne pokolenie, jak można przypuszczać, będzie odkrywać w Moby Dicku własne symbole. Chmury nad oceanem będą przesuwać się i zmieniać kształty, a niezgłębiony ocean odzwierciedli te zmiany na swojej przestrzeni. I właśnie chciałem się zapytać, jak Państwo myślą, dlaczego Melville teraz, Melville aktualny, wart ponownego odkrycia, a może pierwszego odkrycia? Proszę, jako autor posłowia bardzo wyczerpującego, może je po prostu streścisz. Broń Boże, współautor, ale tak. Nie chcesz nic powiedzieć. Ja jestem tłumaczem, a nie jakby analitykiem lub krytykiem literatury, więc ja się wolę wypowiedzieć od strony osobistej oraz mojego własnego stosunku do pisarstwa Melvilla, ale wydaje mi się, że Adam
Ale to chyba dobrze, żebyś opowiedziała o swoim osobistym stosunku powiem. Do Melvilla. Ja doceniam bardzo Hermana Melvilla, ale mnie on nie bierze. Jakby taka ogólna jego energia jest... No, ja z nią nie koresponduję, można tak powiedzieć. Ale ja sobie przygotowałam różne tutaj odpowiedzi, tylko to jest długa opowieść, dlatego wolałabym, żebyś ty też jakoś zapoczątkował, bo to jest tak. Impresje po pierwszych lekturach, które po pierwsze żeśmy trochę przerabiali na prowadzonym przez Adama seminarium, a po drugie no też sama trochę do nich wróciłam. To były takie. Jest to po pierwsze Egej o 50 lat za wcześnie. Gdyby on pisał 50 lat później, to by się zmieścił ze swoimi rozmaitymi motywami całkowicie już w tej budzącej się świadomości po pierwszowojennej, tak bym rzekła. Zaczęło się od tego w moim przypadku, że ja przeczytałam kiedyś bardzo dawno Moby Dicka i wtedy czytałam go jako powieść w dużym stopniu przygodową. A potem powiedziała mi opacznie kilka lat temu, że ja bym chciała jeszcze raz Moby Dicka przetłumaczyć, a potem dopiero go znowu przeczytałam i doszłam do wniosku tego, który powiedziałam, a poza tym, że to jest coś w rodzaju takiego Google'a. Tam jest po prostu wszystko. Ilość napchania materiału w tej powieści jest tak ogromna i zresztą mnie się to bardzo podoba. I to był taki mój pierwszy odruch. Drugi odruch to był taki, że jest majster, ale niezbyt fajny. Jako wyniosły, o tu mamy pisane, złośliwy, sarkazm bez poczucia humoru u niego jest. On się mało, tak uważam. Zupełnie jak polskie kino, moralnego niepokoju, żadnego śmiechu szczerego, takiego powiedziałam, rablesowskiego, a dalej mam mówić, tak? No mów, policzymy się później. Tak. I w dodatku w większości swoich utworów, nie mówię, że we wszystkich, ale w większości, narrator wycofuje się na jakby pozycję, znaczy prowadzi jakąś narrację, wchodzi w jakąś sytuację, a potem się jakby troszeczkę tchórzliwie na samym końcu już go nie ma, już gdzieś znika i umywa ręce. I to była moja pierwsza impresja. Ale potem, jak zaczęłam to czytać poważniej, to zaczęłam postrzegać Melvilla jako tragika. W sensie tragedii całkowicie klasycznej. Innymi słowy, jakieś nieprzezwyciężone, ja tu sobie zrobiłam takie uwagi, bo ja mam sobą pamięć, takie nieprzezwyciężalne, kończące się nieuchronną klęską losu jakieś sytuacje, konflikt jednostki z jakimiś siłami. No i tu na przykład potwierdza moje mniemanie taki kawałek o maszynie. Czy ja mam przeczytać kawałek o maszynie? Dobra. Tylko jeszcze dodajmy, z którego opowiadania. Z opowiadania o Tartarze Panien. To znaczy z drugiej części tego opowiadania o raju kawalerów i Tartarze Panien. W twoim przekładzie. No, ja go znam najlepiej, wiesz, więc to jest obrzydliwe. Tu chwileczka. Proszę bardzo, o. Tym jednak, bo jest maszyna do robienia papieru w papierni. I to jest impresja człowieka, który tam zawitał. To, co czyniło rzecz przede mną szczególnie straszną, była metaliczna konieczność, nieustępliwy przymus, który nią kierował. Chociaż miejscami nie mogłem stwierdzić, i ocenić jej tajemniczych ewolucji. I tutaj zaraz, ale widziałem, że wciąż posuwa się naprzód nieodmiennie posłuszna autokratycznej przebiegłości maszyny. No maszyna tutaj moim zdaniem reprezentuje w pewien sensie ten nieubłagany, tragiczny los. No i teraz mamy tak, to znaczy to są wszystko takie moje impresje, cały czas powtarzam. Że jeżeli weźmiemy teraz, że tragedia to jest pieśń kozła, to mamy tu pieśń i mamy tu kozła w postaci tego właśnie narratora, który jakby on rezygnuje, ten narrator, w pewnym momencie w ogóle z uczestnictwa i to jest i w tej
w tym opowiadaniu i w Werandzie, i w tym opowiadaniu o stół bogacza i posiłek biedaka. Przepraszam, jeśli mylę tytuł teraz, ale znamy je. Właśnie. I cały czas wycofuje się i trudno powiedzieć, czy on się wycofuje dlatego, że on widzi swoją bezradność, czy on na boską perspektywę się wycofuje, bo ja trochę mam wrażenie, że on jest taki demiurg. I to jest druga moja impresja. To w kolejności chronologicznej niemalże się odbywało. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli mam mieć jakieś zdanie na ten temat, bo jako tłumacz to ja nie muszę, to przeczytam na głos. Dlatego, że najbardziej praktyczną dla mnie postacią krytyki jest taki performance, usłyszenie głosu, bo przynajmniej przez 5 sekund, przez ten czas lektury, człowiek jest w innym świecie i trochę wycisza swoje własne przemądrzalstwo na temat tego, co czyta. No i na przykład to jest taki rodzaj, nawet powiedziałabym, no mówiąc patetycznie, ma zmartwychwstania pewnego głosu i autora i myśli, tak jak Hamlet, który jak kpi z biednego Joryka, o, tu mam wypisane, wkłada mu w usta żarty, których Joryk mógłby wypowiedzieć, gdyby był z nami, nie? No i teraz mamy takie na przykład opowieści, gdzie jest również następny cytat, przepraszam, gdzie jest, wędruje nasz człowiek z tego samego opowiadania przez wielką równinę zaśnieżoną i jest coś takiego, przepraszam, o, zmrożony krajobraz przybrał wygląd litej z kamieniny. Stalowe płozy sań zgrzytały i skrzypiały na sypkim śniegu jak na tłuczonym szkle. Z przydrożnych lasów, stężałych od zimna, do rdzenia przenikniętych lodowatym chłodem, pod bezlitosnym naporem wichury szedł dziwny jęk. Nie tylko z rozkołysanych koron, ale także z pionowych pni. Zwalone klony, kolosy o potężnych słojach, skruszone mrozem, leżały złamane na pół jak cybuchy fajek. I ja nagle widzę i słyszę w tej tragedii ten chór grecki w postaci tego wycia i zawodzenia, towarzyszący pewnemu zmierzaniu lub też rozwojowi tragedii, która istnieje i się dzieje niezależnie od tego narratora. I co mi się przypomina, już kończę, przypomina mi się wstęp do Lśnienia Kubricka, kiedy jedzie samochód wielkim wąwozem i rozlega się pierwsze słowa Karminy Burany Orfa, które są o fortuna. I nagle mam poczucie, że tu jest to samo, że to jest ta głębia przeżycia losu, fortuny i tragedii. A potem myślę sobie, no aż by się prosił Wagner. I sprawdziłam. Między innymi dzięki tobie, Adam, bo bardzo mi się spodobała twoja opowieść o jeziorze na oceanie. I myślę sobie, to jest taka scena, w ogóle bardzo wegnerowskie to wszystko jest, ale to jest taka scena jak uwertura do Złota Renu jest taka niebywała, kiedy takie właśnie wielkie płaszczyzny dźwiękowe się wyłaniają, znikąd słońce wschodzi nad zamkiem Nibelunga. To jest coś niesamowitego, to jest wspaniała muzyka. I teraz proszę, mamy taką jakby moment zachwyceń w prozie Melville'a, która go, dla mnie ta umiejętność w dużym stopniu rehabilituje. Mianowicie on te momenty potrafi takiego, no to jest, kiedyś przeczytam, groza i wspaniałość najjaśniejszego wszechświata. To jest coś niesamowitego, jak on to potrafi, właśnie po wegnerowsku. Bo Melville urodził się w 1819 roku, a umarł w 91. A Wagner urodził się w 13 roku, 1800, umarł w 83. Oni byli prawie równolatkami. I teraz wprawdzie Moby Dick został opublikowany później niż ukazał się, nie, to znaczy wcześniej, przepraszam, niż początek tetralogii Wagnera, ale
z tych takich wielkich oper wagnerowskich, czyli Latający Holender, Tannhäuser i Lohengrin, to są wszystko lata 1840. I jest całkiem prawdopodobne, a nawet powiedziałam pewne, że jako człowiek uczestniczący w kulturze mógł je słyszeć nasz kolega Melville. I ja widzę ten sam rys takiej tragedii kosmicznej w całej tej, w całym tym zestawieniu. I to są moje impresje, przepraszam. Koniec. Orety. Strasznie to było piękne, co mówiłaś. Oczywiście najpierw chciałem tutaj protestować, ale potem już... Ale protestuj proszę, bo ja wszystkie zastrzeżenia zostają. No. Ale żadnych, nie mam żadnych zastrzeżeń, przede wszystkim nie mam żadnych kompetencji, bo nie mam zielonego pojęcia o Wagnerze. Ale przede wszystkim to było strasznie piękne, co mówiłaś. Szczególnie jakoś mi poruszyło to, co powiedziałaś o tym chórze, o tym opisie krajobrazu w roli chóru. Ale chóry występują u Melvilla w różnych miejscach. Jest chór marynarzy. Jak wiemy, tak. Prawda? Zresztą to tak, ale w rozmaitych miejscach on po prostu jakby wprowadza element akompaniamentu. Tego rodzaju. To jest kapitalne, co mówisz, bo pozwala, nie myślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście jest tak, że w wielu tych opowiadaniach, nie wiem czy wszystkich, ale w wielu z tych opowiadań z tego tomu, taka czasem w ogóle dosyć wątła fabuła, czasem nie, ale czasem naprawdę ledwie zarysowana i błaha sama w sobie, rozgrywa się. No, żeby użyć twojego bardzo mocnego konceptu, przy akompaniamencie takiego niesamowicie gęstego i takiego rzeczywiście akustycznie bardzo wielotonowego opisu, na przykład domu, przyrody, tak, jakiegoś kawałka, wycinka krajobrazu, który to opis sprawia, jak się zresztą mogę domyślić tłumaczowi, wielki kłopot, ale bo to są strasznie gęste akapity, bardzo często na początku tych opowiadań, tak? Są takie wejścia, zanim wejdzie ta właśnie akcyjka czasami tylko, to mamy takie niesłychane takie tkaniny chórodźwiękowe i to jest bardzo poruszające i to, co mówisz, myślę, że rzuca jakoś światło, znaczy jest jednym z możliwych takich kluczy do myślenia w ogóle o roli tych passusów, które literacko bywają po prostu najwspanialsze w tych opowiadaniach. Ale też to, co drugi element tego, co mówiłaś, wydaje mi się strasznie bardzo trafny, jeśli chodzi o te opowiadania i Melvilla w ogóle, ale te opowiadania w szczególności, na przykład to opowiadanie Dzwonnica, które ja tłumaczyłem, gdzie w motcie pada, gdzie on cytuje, pseudocytuje taki tajemniczy manuskrypt i między innymi padają tam takie znane słowa, cytuję z pamięci własny przekład, starając się poszerzyć królestwo, sferę, przestrzeń swobody, człowiek przyczynia się jedynie do umocnienia i poszerzenia imperium konieczności. Tragedia. I to jest taka formuła, no przy całej swojej takiej prostocie, tak? To jest taka formuła, w której się zawiera bardzo dużo z tego, co Melvilla trapiło. To u niego jest rozpisane na wiele dźwięków, rzeczywiście tak, instrumentów i to nigdy nie jest takie proste. Ale sprawa wolności i konieczności i tej nieustannej złośliwej dialektyki, która przekształca wolność i wysiłki zmierzające człowieka zmierzające w stronę ustanowienia swojej wolności, obraca je, niweczy je. On był, powiedziałbym, no takim. To jest coś, co powtarza się cały czas powraca cały czas w jego pisarstwie w bardzo różnych odsłonach. Mamy to w Bilimbadzie, mamy to w jakiejś postaci już właściwie w Taipi, kiedy bohater dość jeszcze przecież naiwnej książce, której bohater, narrator próbuje wybrać, zastanawia się, czy wybrać między światem rozhulałego kapitalizmu, kolonializmu, a światem zamkniętym
zamkniętym światem nieróbstwa w Dolinie Taipei, to jest też ten dylemat, tak? Gdzie on jest uwięziony w świecie bez pracy, tak? Gdzie mu jest w zasadzie dobrze, ale jest uwięziony. To są dylematy, które go dręczyły przez cały czas. To skądinąd wiemy rzeczywiście, że go dręczyły tak filozoficznie, że zanudzał tym Hawthorna, który bardzo się męczył tymi rozmowami, ale ta sprawa jest u niego rzeczywiście, powraca nieustannie i to jest byłaby jedna z moich odpowiedzi na twoje pytanie, Antek. Melville, jedna czy poniekąd można by z tego wywieźć całą odpowiedź, jakoś bym powiedział, że Melville jest pisarzem, z jednej strony to głupio brzmi, pozahistorycznym, to znaczy takim, który mówi rzeczy, które są zawsze o człowieku, a równocześnie jako pisarz, myśliciel, powiedziałbym taki badacz ludzkiej duszy w bardzo szczególnym momencie, czy też bardzo jakoś szczególnie zestrojony z momentem, w którym Republika Amerykańska w duszy Melvilla, powiedziałbym, i w paru jeszcze innych duszach, ale w duszy Melvilla zastanawia się nad swoimi możliwościami, odstawaniem ideału od realizacji. I jednym słowem zadaję sobie pytania, czy jesteśmy naprawdę tacy fajni, jak żeśmy sobie obiecywali, że będziemy. W jego duszy wielka gospodarka kapitalistyczna również zadaje sobie te pytania, do jakiego stopnia jest przedsięwzięciem poszerzającym Królestwo Swobody, a do jakiego stopnia jest przedsięwzięciem, które ustanawia nowe formy zniewolenia. To dokonywało się równolegle też w duszy Karola Marksa. W duszy Hermana Melvilla powiedziałbym równolegle, czasami zresztą nie tak bardzo odmiennie, ale powiedziałbym mroczniej i subtelniej, ponieważ bez utopijnego horyzontu. Fragment, który na przykład przeczytałaś, a także pewne fragmenty z tego opowiadania Dzwonnica, pokazują go jako pisarza, który bada nowe formy zniewolenia związane z samą maszynowością, tak? Z rewolucją industrialną, ale też w ogóle z samą maszyną, tak? Zamknięciem maszyny w życie człowieka, tak? Ale tych refleksji, tych poziomów refleksji nad grą pomiędzy wolnością i koniecznością jest u niego całe mnóstwo, tak? To są wymiary polityczne, ekonomiczne, teologiczne, związane z relacjami międzyludzkimi. Genderowe też. Tak, bardzo często, tak? Wielka powieść Pierre jest pod wieloma względami też taką analizą wolności i zniewolenia wobec własnych pragnień, tak? Wobec własnego konwencji regulujących relacje międzyludzkie, a równocześnie potęgi pragnień, którymi nami targają. Więc w tym sensie powiedziałbym i w sensie ahistorycznym, ale też w takim sensie, że no, mówiąc grubo, kapitalizm i demokracja bardzo szybko zaczęły popadać w kryzysy, z których nigdy nie wyszły i poniekąd są w nich cały czas i pytania, które sobie Melville zadaje, to są po prostu cały czas nasze pytania. Tak? No, myśmy jeszcze się wkopali w parę poważniejszych kłopotów, ale pytania, które już był w stanie zadać Melville, zestrajając swoją depresyjną duszę z kryzysami ekonomicznymi, z potwornościami przedsięwzięcia kolonialnego, którego był świadkiem, których był świadkiem na tak zwanych wyspach mórz południowych. Przecież Taipei i sequel Taipei, czyli Omu, to są, powiedziałbym, wyjątkowo czyste i też niepatujące takim gore, estetyką gore,
ale niesamowicie precyzyjne analizy zniszczeń, jakie cywilizacja euroamerykańska czyni w świecie wysp, właśnie wysp mórz południowych. Melvillowi to zajmuje niewiele, on potrzebuje niewiele miejsca i nie bardzo wielkich środków potrzebuje, żeby powiedzieć, co o tym myśli, co tam widział. Tak? Więc w tym sensie Melville jest dla mnie taką postacią, która zadaje najpoważniejsze pytania dotyczące no, człowieka w demokracji i w świecie kapitalistycznym i człowieka w ogóle do samego, powiedziałbym, do samego dna. No jakoś tak, więc to chyba tak wystarczy, nie? Tak, no zdecydowanie tutaj poruszyliście bardzo dużo, bardzo ciekawych wątków. Mam nadzieję, że do niektórych jeszcze właśnie będziemy mieli okazję wrócić. Natomiast myślę, że to, co warto zauważyć, no to, że oprócz tego, że Melville faktycznie zadaje w swoich utworach takie pytania no, bardzo poważne o charakterze filozoficznym, politycznym, właśnie rozważa to napięcie pomiędzy tym Królestwem Swobody, Imperium Konieczności, prawda? No to także te rozważania, one jak się wydaje, mają związek z jego własnym takim położeniem, jeżeli chodzi o taką jego sytuację życiowo, psychologiczno-egzystencjalną, tak? Bo tak po prostu może postarajmy się dopowiedzieć, że Melville w momencie, kiedy pisze to opowiadanie, 16 utworów, pisze je w, no, nie wiem czy w rekordowym, ale na pewno bardzo szybkim tempie, 2,5 roku, to on nie jest w dobrym momencie swojego życia. Prawda? To znaczy on przed chwilą nastąpiło fiasko jego powieści Moby Dick, dlatego że na początku ta powieść nie cieszyła się wielkim poszanowaniem krytyków. Jeszcze gorsze fiasko powieści, o której wspomniałeś, czyli powieści Pier, która zresztą miała być powieścią, nie wiem, popularną, przynoszącą mu fanów, pieniądze i tak dalej, to nic z tego nie wyszło. No więc właśnie tutaj w tych tekstach nakłada się zarówno ta jego potrzeba właśnie rozpisywania jakichś takich kluczowych właśnie problemów, które w ogóle też tkwią w sercu całego tego szczególnego projektu, jakim są Stany Zjednoczone, tak? No ale z drugiej strony to też płynie z jego takich całkowicie prywatnych, bardzo trudnych sytuacji, kryzysu. I właśnie stąd chciałbym się was zapytać, na ile właśnie widzicie w tych tekstach, no nie wiem, samego Melvilla, tak? Właśnie pod względem takim psychologicznym w jakimś sensie. No bo powiedzmy, że czymś, co jakby zachęca, czy powoduje, że jesteśmy skuszeni do takiego myślenia, no to jest to, że większość tych tekstów ma narrację pierwszoosobową, prawda? Co prawda ten narrator, tak jak pani Barbara zauważyła, jest bardzo dziwny. Umykający, zanikający, kluczący, zmieniający zdanie, no ale jednak jest to jakieś tam pierwszoosobowe ja, prawda? I właśnie stąd chciałem się zapytać, jak wiele Melvilla w tym Melvillu. No, tak jak na razie tylko dopowiadając, dorysowując jeszcze dwie, dodając ze dwie kreski do tego tła, o którym mówiłeś, to rzeczywiście jest tak, że to jest, że mamy tutaj Melvilla w załamaniu, tak? To jest facet, któremu właśnie kariera się załamuje jak domek z kart, już w zasadzie się załamała. Tak? To jest gość, który od momentu Taipei był celebrytą. Taipei było świetnie przyjęte i było bardzo, bardzo czytane, on był noszony na rękach. Omu się świetnie sprzedało jako sequel i zostało napisane przez niego też w takim maniakalnym pośpiechu, że trzeba tutaj kuć żelazo póki gorące. Pierwszy sygnał ostrzegawczy był przy okazji trzeciej powieści, czyli Mardi, gdzie ja to sobie prywatnie nazywam przedwczesnym atakiem na szczyt, gdzie Melville postanowił pokazać, że on jest poważniejszym pisarzem niż takim, co będzie opowiadał tam o Polinezji. No troszkę może za szybko, choć ja tę powieść lubię. Dostał czerwoną kartkę, szybko napisał też w maniakalnym tempie trzy miesiące z kawałkiem napisał dwie powieści. To jest niewiarygodne zupełnie, Redburn i White Jacket. Po czym
postawił rzeczywiście strasznie dużo na Moby Dicka. To znaczy energii literackiej, egzystencjalnej, ale też niestety finansowo, w tym sensie zadłużył się, pod zastaw swojego domu, wziął dwie pożyczki pod zastaw tego samego domu. Tak? Znaczy narobił strasznego bałaganu finansowego i postawił wszystko na tę książkę. Tak? I tak jak powiedziałeś, ta książka zrobiła klapę. No to jest trochę bardziej skomplikowane, jak dziś na to patrzymy, ale w Stanach ona zrobiła klapę. Ona miała wbrew pozorom nie najgorsze recenzje, jak dziś widzimy w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie wiele z tych recenzji, całkiem pozytywnych, a niektórych entuzjastycznych, to były recenzje, których Melville nigdy nie zobaczył do końca życia. Niektóre te recenzje są niezwykle czujne. Herschel Parker, jego biograf, który skolekcjonował wszystkie te recenzje, pokazują, to są po prostu świetne recenzje. Ktoś już to rozumiał, tak? W każdym razie te, które dotarły do Stanów i które nadały ton głupowatej i bardzo prowincjonalnej krytyce amerykańskiej w owym czasie, były bardzo krytyczne i rzeczywiście go zjechano. Pierre był rzeczywiście klapą, on jeszcze się dołożył do tej klapy, ponieważ dopisał do Pierre'a dwa rozdziały, w których atakował życie literackie Stanów Zjednoczonych. No to już po prostu było jasne, że mogiła. Najprawdopodobniej napisał jeszcze jedną powieść, która się nazywała najprawdopodobniej The Isle of the Cross i która zaginęła, została odrzucona przez wydawców i zaginęła. No i te opowiadania są rzeczywiście efektem, no, jak tłumaczy Mikołaj Wiśniewski, drugi autor, czy pierwszy autor Posłowia i Wielki Nieobecny podczas naszego spotkania i faktyczny redaktor, ja tam tylko tam coś sprzątałem tego tomu, pokazuje, że te opowiadania są pisane. No, dla pieniędzy nie da się ukryć, tak? Bo tylko to się dało wtedy sprzedać. W jednym z wydawnictw pojawiła się notatka znaleziona dzisiaj od Melvilla. Bierzemy tylko rzeczy naprawdę znakomite. Tak? Nie bierzemy od niego w ciemno, tylko trzeba naprawdę z tym facetem trzeba uważać. On nie tylko pisze w tym czasie te 16 tekstów, utworów, ale pisze również powieść w odcinkach, Israel Potter, która wychodzi równolegle, także to jest olbrzymia produkcja, dokładnie w tym samym czasie. I teraz do właściwego już, odpowiadając na twoje pytanie. No, z pewnością błędem i nadużyciem byłoby powiedzieć, że narratorzy tych opowiadań są Melvillem, tak? To rozumiem, że nie o to pytałeś, tak? Jasne. Natomiast depresyjnej tonacji, tego poczucia straty, załamania najważniejszych przedsięwzięć życiowych, a także niespodziewanie, powiedziałbym, nie wiem czy niespodziewanie, ale kruczoczarnego humoru i takiego jazgoczącego sarkazmu wobec własnych katastrof. Tak? Jest w tych opowiadaniach mnóstwo, również właśnie w konstrukcji narratora. Jego ironiczny stosunek do własnych narratorów, pisze o tym wspaniale Mikołaj w swojej części posłowia, że bardzo rzadko narratorom tych opowiadań należy ufać. To są najczęściej niewiarygodni narratorzy, również pod względem faktów, które podają, pod względem emocji, które przedstawiają te fakty, a także jeśli chodzi o prezentację relacji między sobą a osobami w tym świecie. Oczywiście to jest z pewnością istotne i znana sprawa, jeśli chodzi o Kopistę, czyli najsłynniejsze opowiadanie z tego tomu, które ten tom otwiera, ale dotyczy to na przykład takiej całej grupy opowiadań, które ja uwielbiam, które są w tym tomie, czyli takich opowiadań domowych, w których narratorem jest głowa rodziny. I jest to zazwyczaj, jak przyjrzymy mu się uważnie, despota. Tak? To jest nie
nie stroniący od kielicha nierób, który zadłużył się na lewo i prawo i tyranizuje swoją rodzinę. Zazwyczaj to się kończy tak, że on się upiera, że tam nie można wyrzucić usunąć komina z domu albo jednego stolika usunąć i tak dalej. Tak? To jest ewidentnie parodia samego siebie. Tak? To jest Melville, który ogląda samego siebie. I nie tylko samego siebie na szczęście, tak? Ale oczywiście, ale to jest Melville, który z pewnością patrzy na siebie jako na człowieka przegranego czy przegrywającego. I powiedziałbym, tyleż się użala nad sobą, a to w bardzo małym stopniu, co, okej, niech będzie, trochę się użala nad sobą, ale głównie jednak też, znaczy równocześnie potrafi widzieć, jakie cierpienie jest w stanie zadawać swoim bliskim, tym swoją obecnością w tym świecie. Israel Potter, żeby tylko wspomnieć, jest niesłychaną, ta równolegle wydawana książka, to jest taka krypta autobiografia, w której to jest opowieść o przegranym niebohaterze rewolucji amerykańskiej. To jest sposób na opowiedzenie o rewolucji amerykańskiej przez pryzmat historii małego człowieka, uczestnika, szeregowego żołnierza, któremu nic nie wychodzi. I to jest opowieść o nieustannych klapach. I ostatnie słowa tej powieści brzmią trochę jak taki pismo na grobku. Tak? Jego imię zostało już dawno wymazane, napisał małą książeczkę, w której opisał swoje życie, ale dawno już jej nie ma, jej nakład się już dawno wyczerpał i tak dalej. Ty mówisz, że on się nie użala. Oj, dobra. Ale rzeczywiście jest tak, że Melvilla, i to powiedziałbym, tego Melvilla w katastrofie, tak? Który właśnie obserwuje, jak to wielkie przedsięwzięcie, on naprawdę uważał, pisząc Moby Dicka, słusznie uważał, że pisze wielką rzecz. To nie jest tak, że mu się to tam przydarzyło. Tak? On na to postawił, pisał to wyjątkowo jak na siebie długo, pracował nad tym długo, był w stanie manii. Ta książka jest, jak powiedziała Basia, książka jest przepakowana. Tak? Moby Dick jest taką książką, która kipi. Tak? Ale kipi też, ona jest mroczną książką oczywiście, bardzo, ale kipi od też takiej, powiedziałbym, mrocznej, radosnej energii pisania. Tak? Tam jest jej, tego wszystkiego jest dużo. Tak? W tych opowiadaniach coraz częściej słyszymy taki głos rzeczywiście depresyjny, schyłkowy, chociaż literacko powiedziałbym niesamowicie opanowany. Tak? W tych momentach właśnie, o których Basia mówiła, tych, które ona pięknie nazwała chórem, tak? tych takich utkanych całych akapitach, to jest niesłychanie fantastycznie zrobione zupełnie. I powiedziałbym, on zaczyna, jak na przykład to opowiadanie Kukuryku, drugie opowiadanie w tym tomie, on już rozumie, co to, już ma dystans do własnej manii. To znaczy już tymczasem wie, że jest maniakalno-depresyjnym obywatelem. Kukuryku, no to jest takie studium takich przeskoków, tak? Z stanu kompletnego przygnębienia i rozpadu do takich niesamowitych uniesień, które są jeszcze straszniejsze, oczywiście. I on to potrafi, tak? Tak jak w Moby Dicku on jedzie na tej maniakalnej fali, tak? To w Kukuryku on potrafi już to głupie słowo zobiektywizować, bo nie, tak, ale umie to zdystansować się do tego. Umie to pokazać, tak, wstawiając ironiczny dystans pomiędzy siebie a swojego narratora. Barbaro, przepraszam, strasznie dużo gadam. Ja też powiedziałam bardzo dużo na początku, więc... Ja ciągle jeszcze jadę na tym, tak? Nie, na tym długu, nie, który nie, zaciągnęłaś? Nie, to jest bardzo ciekawe. Tak tylko ad vocem to ja nawet proponowałam Mikołajowi, żeby nie Kukuryku, tylko Kukunamuniu. I to by było być może nawet tylko, że tamten kogut występuje, ale Kukunamuniu wydało mi się niesłychanie adekwatne w tym momencie. To jest poniekąd straszne opowiadanie, tak? Znaczy ja je bardzo polecam, tak jak w ogóle to powiedzmy to, jeśli wolno, że w tym tomie są rozmaite
hity, tak? Takie evergreeny, tak? Mianowicie dwa, tak? Jest Bartleby. Kopista Bartleby i jest Benito Sereno. To są absolutne arcydzieła, żelazna pozycja we wszystkich antologiach. Jeżeli ktoś tego nie przeczytał, nie przeczytał w ostatnim roku jeszcze raz, to leci teraz i szybko czyta to, ale dobrze by było, gdyby te dwa hity, które są po prostu no, mistrzostwem świata i o każdym z nich można by mówić godzinami, myśmy na seminarium Benito Sereno czytali przez pół roku, żeby one nie przykryły paru arcydziełek, które są pomieszczone w tym tomie, które są tutaj, tak? Są rzeczy słabsze, to jasne, tak? Ale są to na przykład to Kukuryku, tak? Które jest dla mnie przerażającym opowiadaniem. Naprawdę takim studium, no Kuku na Muniu to był... To jest piękny pomysł, ale to jest delikatnie powiedziane, tak? Kuku na Muniu, czy Kukuryku, dałem się wciągnąć. Jedno z moich najulubieńszych opowiadań, czy w ogóle najulubieńszych utworów Melvilla, czyli Ja i mój komin. To jest w arcydzielnym przekładzie Krzysztofa Majera, który też przełożył Benito Sereno i cieszę się, błogosławię los, że coś takiego się wydarzyło. Ja i mój komin też jest poniekąd studium takiego prywatnego szaleństwa. Prześmiesznym, a równocześnie też przerażającym i przegłębokim, moim zdaniem. No i powiedziałbym, dorzuciłbym jeszcze do tej stawki chyba ten taki zbiór szkiców Encantadas, te zaklęte wyspy w pięknym przekładzie również tutaj pana Gąski. To jest to, jeśli już naprawdę kończę, jeśli pytałeś o Melvilla, obecność Melvilla depresyjnego, to tam w tym zbiorze szkiców niby go jest mało, a jest go nadzwyczaj dużo, ponieważ to jest opowiadanie, które opowiada, to jest zbiór szkiców, które pokazuje najstraszniejsze miejsce na Ziemi. To jest miejsce poapokaliptyczne, miejsce po spłonięciu wszystkich ludzkich przedsięwzięć, po wielkiej pożodze, która ogarnęła wszystkie ludzkie przedsięwzięcia. I zaczyna się ta opowieść, on próbuje opisać te wyspy, chodzi o wyspy Galapagos, jak wiadomo, i mówi, wyobraźcie sobie kilkanaście kupek żużlu, tak? Pomysł, żeby jedziemy za miasto i wysypujemy z wiaderka takie kubki popiołu, żużlu, coś takiego sobie wyobraźcie. Pomysł, żeby w ten sposób wprowadzać opowieść morską, tak? Gdzieś tam pani opowiem, gdzie tam byłem. Pokazuje, jaki to jest punkt wyjścia. To jest opowiadanie pisane tuż po tym, kiedy spłonęło magazyny wydawnictwa i wydawnictwa, w którym Melville wydawał swoje rzeczy i to jest ewidentnie Melville myśli sobie o pożodze, która spaliła jego karierę. No właśnie, bo wspomniałeś o tych tekstach, które znamy trochę słabiej. No, po pierwsze dlatego, że właśnie w ogóle z krótszymi rzeczami Melvilla u nas było różnie, ale też dlatego, że one, może dlatego, że one na przykład nie weszły do tego zbioru, który się u nas ukazał, który się nazywał Weranda i który zbierał rzeczy wydane w tylko jednym z dwóch pism, w których Melville publikował, czyli w piśmie Putnam's, prawda? Ale spośród tych właśnie krótszych, słabiej znanych tekstów, tak nawiązując do tego depresyjnego Melvilla, no to myślę, że można wymienić taką grupkę tekstów właśnie mówiących o fiasku, porażce, ale konkretnie porażce twórcy. Tak, to znaczy, nie wiem, właśnie Szczęśliwe fiasko, gdzie właśnie bohater no, po prostu przez całe życie próbuje coś zrobić i nic mu z tego nie wychodzi, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. Takie opowiadanie jak bardzo też przygnębiające, jak Skrzypek na przykład, takie jak Dzwonnica, w której też mamy do czynienia z jakąś taką próbą stworzenia no, zupełnie niesłychanego dzieła, gdzie nawiasem mówiąc mam wrażenie, że
Też dochodzi do głosu inny charakterystyczny element pisarstwa Melvilla, czyli wielkie oczytanie i zainteresowanie w tekstach biblijnych, to znaczy, że dzwonnicę można potraktować jako jakiś rodzaj opowieści o wieży Babel na przykład, czy coś takiego. Ale chciałbym się tak może troszkę właśnie szerzej zapytać, bo mam wrażenie, że to, co jest niezwykłe w tym pisarstwie, to jest właśnie jakieś takie napięcie pomiędzy no tym, co depresyjne, co związane z lękiem, z niepokojem, ale też to, że często te uczucia czy tam afekty, powiedzmy, one są przemycane na przykład w jakichś takich scenach, które na pierwszy rzut oka są dosyć zabawne, tak? Czy w jakaś taka, nie wiem, pewna pogodność, niby jakiś taki humor, niby mamy jakiegoś takiego właśnie gospodarza domu, który bardziej jest śmieszny niż straszny, ale potem jak dobrze przeczytamy, co on mówi, to okazuje się, że to są rzeczy zupełnie upiorne. I właśnie zastanawia mnie to takie dziwne napięcie, bo też tego optymizmu u Melvilla, takiego prostego, wiele nie znajdziemy, jak się zdaje. I na przykład jego teksty często powstają w polemice z transcendentalistami, prawda? Bo to był ten taki ruch myślowy w Stanach wtedy dominujący. I właśnie zastanawiam się, chciałbym się tak dopytać o to, czy faktycznie możemy u Melvilla mówić o jakimś takim ciekawym napięciu między jasnością, ciemnością, między właśnie tym, co bardzo przygnębiające, a w jaki sposób, nie wiem, dające jakąś trudną nadzieję, może coś takiego. I zaraz oddam wam głos, tylko jeszcze, skoro wspomniałeś o Encantadas, to przeczytam taki krótki fragment, który mi się wydaje, że trochę o tym jest w jakiś sposób. To jest o żółwiach, tak? Bo w Encantadas w ogóle dużo będziemy czytać o żółwiach. Każdy wie, że żółwie, czy to lądowe, czy wodne, zbudowane są tak, że jeśli przewrócić je na grzbiet, odsłania się ich jasną stronę, uniemożliwiając im obrócenie się z powrotem i ukazanie strony drugiej. Skoro jednak się to uczyniło i właśnie z tego powodu nie można się zarzekać, że żółw nie ma ciemnej strony. Cieszmy się jasną, odsłaniajmy ją, kiedy tylko zdołamy, ale bądźmy uczciwi i nie zaprzeczajmy istnieniu czerni. Podobnie ten, kto jest niezdolny przewrócić żółwia tak, by ukryć ciemny, odsłonić zaś milszy aspekt jego wyglądu, niczym wielką październikową dynię na słońcu, nie powinien z owej przyczyny oskarżać stworzeń, że są wyłącznie atramentowo mroczne. Żółw jest zarazem czarny i jasny. Ja nie, ale rozumiem, że to jest pytanie do... Dobra, do ale mów. Nie, ale ja nie mam tu zbyt wiele do powiedzenia, bo oczywiście można, ja powiem tak fundamentalistycznie trochę, można się zastanawiać, co chciał autor przez to powiedzieć, w jakiej był sytuacji życiowej, można odnosić rozmaite skojarzenia do jego sytuacji politycznej, psychologicznej, finansowej i tak dalej. Ja jestem natomiast zaciekawiona przede wszystkim, inaczej mówiąc, symbolika ciemne, jasne, no to na przykład zapewne on się spotkał z symboliką yin i yang, wędrując po morzach południowych, więc to jest jakby dla mnie takie, znaczy nie takie szalenie oryginalne, o tak bym powiedziała. Natomiast dla mnie jest najciekawsze, jak to jest zrobione, i jakie środki czysto warsztatowe są w tym momencie. Bo przecież te wszystkie tematy, o których tutaj była mowa, gdyby to wykonał jakiś, powiedzmy, no porządny rzemieślnik, to te one by też były aktualne, prawda? Nie jeden autor w owym czasie cierpiał na brak popularności i miał kłopoty w domu i nawet kilku podróżowało. W związku z tym można, więc tutaj się narzuca, dlaczego Melville akurat tak oddziaływuje. Bo oddziaływuje i oddziaływuje jakby coraz silniej również dzięki pracy tu obecnego Adama i nieobecnego Mikołaja Wiśniewskiego. Właśnie dlatego, że konstrukcje jego tekstów są niesłychanie, nawet tych, które mówisz, słabsze. One są słabsze być może fabularnie, natomiast zrobione są w sposób niesłychanie misterny. Proszę zobaczyć, ja przetłumaczyłam pierwszy rozdział dla takiej wprawki, powiedzmy, na prośbę literatury na świecie, pierwszy rozdział Moby Dicka.
Również dlatego, że chciałam zobaczyć, jak tę opowieść stricte męską potrafię, jako osoba jednak z trochę z innej strony spektrum genderowego, jak do niej podejdę. I widać, to się zaczyna od znowu generalnej panoramy. Idziemy przez Nowy Jork z północy na południe, przemierzamy nabrzeża, wchodzimy na rozmaite piersy, prawda? Przyglądamy się tłumom i potem w następnym. I to ustawiamy problematykę, ustawiamy rodzaj rejestru. Pokazujemy również bohatera, to znaczy pierwszoosobowego. Ja bardzo byłam ciekawa, bo zadałam kiedyś pytanie, kiedy prowadziłam takie zajęcia, czego się dowiadujemy o Izmaelu z tego pierwszego, krótkiego w końcu kawałka, tego rozdziału. Dowiadujemy się mnóstwo, że on jest, powiedzmy, próżny, romantyczny, zadowolony z siebie, trochę taki żołnierz zawadiaka, ale ma ten filozofujące tendencje. I podobają, i też, że mu się podobają mężczyźni, też tam jest takie zaznaczenie. I dopiero potem to wszystko zjeżdża i najazd następuje kamery. I on nagle trafia i jest quick, tak się on się wymawia, tak? Quick, tak. I już w tym momencie mamy scenę kameralną. I to się powtarza. Zdania, które są długie często, są utrzymane w niesłychanym rytmie. Mnie bardzo zależało na tym, żeby oddać rytmy melwilowskie. To jest nieomalże balladowy momentami, taki narastający rytm. Trzeba uważać, żeby z nim nie przesadzić, żeby nie była taka Kataryna, nie? Ale to wszystko jest zrobione w sposób niesłychany. Również tej ironii, o której mówisz. On, pisząc te tak zwane domowe kawałki, ja myślę, że on trochę widział, że się podoba na przykład Henry James, który mnie się też podoba, z tymi swoimi obrazkami z życia domowego. Nie to, żebym tutaj coś krytykowała. Henry James to robi po prostu, moim zdaniem, no, jest arcydzielny zupełnie. Ale i tutaj mamy coś takiego. Zrobimy coś podobnego, tylko z zakrętasem, prawda? Albo jakaś Edith Wharton, czy coś takiego. To jest dla mnie niesłychanie świadomy. On jest przede wszystkim świadomy niebywale. On wie, co robi. Nawet jak ma manię, to on w tej manii nie rozjeżdża się. Nie ma takiego momentu, kiedy człowiek myśli sobie, to jest grafomania. Ja nie znajduję elementów grafomańskich, chociaż może czasem. I dlatego jakbym chciała się oderwać troszeczkę od treści i fabuł i jego sytuacji życiowej, bo to takie jest atrakcyjne, ale z mojego punktu, jak mówię, widzenia jako tłumaczki, ważniejsze są, gdzie on stawia przecinki, jak on stawia akcenty i co się wydobywa z tych tekstów. Dlatego warto je czytać na głos. Bardzo do tego zachęcam. To ja tylko dodam, zanim ci oddam, Adamie, głos, że zgadzam się absolutnie i też to moje pytanie, być może nie wypowiedziałem tego wystarczająco, że wydaje mi się, że właśnie to takie napięcie między tym, co jasne i ciemne, też się jakoś zawiera właśnie w takim bardzo charakterystycznym stylu tej twórczości. Tak, to bardzo czarna uwaga, tak. A także też ciekawe jest to i to na przykład trzeba by powiedzieć właśnie o tym utworze, który pani przetłumaczyła, czyli o Raju Kawalerów i Tartarze Panie, że mamy do czynienia z takimi tekstami na przykład dwuobrazkowymi, że tak powiem, które też mają bardzo odmienne rejestry stylistyczne, tak, które się tam pojawiają. Od właśnie jakiejś takiej, nie wiem, sielanko rozkoszy pierwszej części. A ironiczne to też jest bardzo silnie. Tam jest na przykład, przepraszam, że się wtrącę, ale nawet w tej sielance jest również taki szpila, że jest tam taki kawaler obok, który choruje. Tutaj my się bawimy, jest biesiada, a on tam choruje i po raz pierwszy mógł się wyspać. Więc i się zastanawiamy, jakiś to tam na tym piątym pięterku, kawaler obok choruje, prawda? To jest, tak. Cały czas trzeba na to zwracać uwagę, bo to jest jego warsztat, to jest jego istota, ja bym powiedziała. Nie można w pewnym momencie powiedzieć, że no on tak umiał, ale pisał tam.
To jest wszystko w tym, jest to całość jakby, gestalt całkowity. Mhm. Tu zresztą nawet na tych, jeżeli rozdzielimy ten kawałek o raju kawalerów i Tartarze Panien na dwa, to nawet powiedziałbym w tych trzech kawałkach, które ty tłumaczyłaś, dołączam teraz Werandę, widać też niesłychaną rozległość jego możliwości językowych, tak? Bo on specjalnie ta podwójność, tu jest parę tych kawałków właśnie tak skonstruowanych podwójnie. Ta podwójność tego opowiadania, czy dwuopowiadania, tak, o raju i Tartarze, no też rzeczywiście to jest nie tylko tak fabularna podwójność, ale on rzeczywiście, ona schodzi na poziom obrazowania, konstrukcji zdań. Konstrukcji akapitów. Akapitów, tak. To ten pierwszy kawałek jest taki przepyszny, taki dekadencki. Tak, opisy uczty, które tam wjeżdżają, się rozłożyły obozem karawki, prawda? Tak, tam jest taki cały przepakowany, przerozbudowywany. Tak, i on jeszcze nie może się powstrzymać i musi wspomnieć o wojskach Blichera, prawda, pod Waterloo. Także to widać, że on pokazuje. Mam to, I've got it, nie? Mhm. To znaczy mogę zrobić z tym, co zechcę. No, plus Weranda, która momentami jest poematem, prozą, jest, tak? Tam są takie rytmy niesłychane. No, rozumiem, że to już była takie przedsięwzięcie, że ojejku i w ogóle respekt. No, ale dziękuję bardzo, ale to właśnie się nawiązuje do tego, że ja czuję, że on musiał tego Wagnera słuchać albo coś w podobie. Mianowicie muzyczność prozy i w ogóle pewna synestezja tej prozy. To jest dla mnie u wielkich pisarzy w ogóle, a u Melvilla zwłaszcza, ponieważ u niego to, co on obrazuje i opowiada, ocean, ryby, góry, zimno, gorąco, no po prostu co, jedzenie, no cokolwiek ruszymy, to jest synestezja. Innymi słowy widzimy blask tych słów i ich smak. Niesłychanie to jest facet głęboko przeżywający świat. Stąd dlatego mówiłam o tych zachwyceniach, bo to jest... To jest fakt i to w ogóle... Wręcz ekstatycznych takich. Tak, i to też trzeba powiedzieć. Ja nie widzę u niego, na pewno nie w tych opowiadaniach, na pewno, nie widzę tutaj nadziei. To są strasznie mroczne wszystko kawałki. Potwornie właściwie i za każdym razem, to one właściwie działają tak, że za każdym razem, kiedy już widzimy, myślimy, że widzimy dno i już jest... Już gorzej chyba nie będzie, tak? To jeszcze wczytujemy się raz. No, Benito Sereno jest moim zdaniem tego najlepszym przykładem, tak? Ale równocześnie śnią się po nocach te obrazy. Także nadziei w takim sensie, że pokażemy, jak z tego wyjść, czy że jest jakaś postać, której się udało, która się wymknęła. Powiedziałbym nawet w takim sensie, jak w Moby Dicku, po pierwsze czasami możemy pomyśleć, że sam Izmael no, to jest taka postać, której no, przeżywa, bądź co bądź. No nie, ale to jest, przepraszam, dosyć, wybacz, ale Moby Dick, przepraszam, to jest mój, on umiałby to zakończyć inaczej. To, że on to kończy tak, wszyscy idą na dno z wyjątkiem Izmaela, można uznać za łatwiznę, a ja uważam, że to jest wręcz boskie rozstrzygnięcie. To znaczy boskie w sensie... Tam wszystko jest boskie. Słucham? Tam wszystko jest boskie. Tak, ale w tym sensie, że to jakby od Pana Boga pochodzące, to znaczy od Najwyższego. Nie boskie w sensie cudowne, tylko wydobywamy się, zbawienie nasze następuje. To jest niebywale interesujące. Albo jest to ostateczny rodzaj ucieczki, tak jak ci wszyscy narratorzy też. No też jest tak. Tego też nie jest wiemy. Tak, że moment, który jest w Moby Dicku, ja nie jestem taki pewien, bardzo jest taka linia czytania, żeby mówić, że która proponuje, żeby widzieć w ogóle w postaci Izmaela jakiś sposób odnoszenia się do świata, który jest jakoś bardziej pogodzony, byśmy powiedzieli, z wielością, z tym migotaniem synestetycznym, tak?
To jest do pewnego stopnia chyba do przeprowadzenia, ale ja jestem nie do końca ufny wobec tego linii. Natomiast z całą pewnością choćby relacja pomiędzy Izmaelem a Quiquegiem w Moby Dicku, no to jest coś, co nie jest niczym naruszone. To jest miłość, przyjaźń, to jest coś, co jest absolutnie, co zostaje. Tak? I nie zostaje zakwestionowane. Izmael jest, jak wiadomo, uratowany dzięki pływa na drewnianej kopii ciała przyjaciela. Tak? Tak. No to oczywiście jest bardzo sarkastyczne i ponure, ale to jest w tym sensie lament dla Quiquega, tak? To jest to jest wspaniałe, tak naprawdę w tym sensie w Moby Dicku można powiedzieć, że jest to jeszcze Miss Moriar jest to takie coś bardzo jeszcze pozytywnego w tym sensie, tak? Nie mówiąc o podobnej relacji, ale jeszcze pozytywniej dociążonej w poprzedniej powieści, czyli White Jacket, gdzie jest relacja pomiędzy głównym narratorem, bohaterem, a nie jakim Jackiem Chase'em. I to jest jeszcze mocniej wyciągnięte. Natomiast tego na pewno nie ma w tych opowiadaniach. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym mówiła Barbara, to jeśli chodzi o kunszt i opanowanie literackie na tym poziomie, tak, to mi się wydaje, że on tutaj panuje w tych opowiadaniach, panuje nad materią nawet lepiej niż w Moby Dicku. Tak? W Moby Dicku on sobie pozwala, tak? On eksperymentuje, on hula, tak? A tu on eksperymentuje, owszem, ale eksperymentuje w tym sensie, że przeprowadza takie, no dzięki też niewielkiej objętości, tak? Tych tekstów. On mówi, a teraz zrobię, tak, tak, zrobię sobie taki eksperyment jak to kukuryku. Tak? I zrobię to tak, że będzie narrator, który będzie mizantropem, pogrążonym w depresji mizantropem, który patrzy na bardzo ponury krajobraz i który pomstuje na wszystkie dokonania ludzkiej cywilizacji, po czym usłyszy wprawiający go w stan uniesienia, ekstazy kukuryku i nagle wszystko zacznie mu się wydawać piękne i to będzie, i nie powiemy teraz, a wtedy wszystko zaczęło mi się wydawać piękne, tylko zrobimy to językiem, tak? Uruchomimy to rejestrem. Ten zachwyt i ten... Język zacznie mu drgać, tak? I światło się wdziela. To jest niesłychane zupełnie. Przeczytajcie te pierwsze 10 stron tego skądinąd dość długiego opowiadania, tak? Gdzie jest właśnie dochodzi do tej przestawki, tak. Gdzie zresztą no, światło jest takim za mocnym światłem, takim nie światłem radosnym, tylko raczej właśnie takim białym, tak. Przekłuwającym, nieprzyjemnym bardzo światłem, no takim właśnie jak ten głos tego, świetnie, że powiedziałaś o synestezji, tak? No bo to jest ten głos tego koguta rozświetla ten krajobraz, tak? Ale w taki właśnie straszny sposób, taki przenikliwy. Przeraźliwy. Przenikliwy. Motyw światła i białego światła i no jest to wszędzie. Jest wielka rzecz, tak? I w opowiadaniu, które tłumaczyłaś, to o tym warto powiedzieć, skoro już to wywołaliśmy, tak? Że w opowiadaniu, które tłumaczyłaś w tej drugiej części, czyli w Tartarze Panien, mamy do czynienia z czymś poniekąd takim jednym z takich szczytowych takich kondensacji tego motywu czerni i bieli. Tego, co tej pustoci, tak? Blankness, tak? Która jest tym czymś przerażającym, z czym mierzą się rozmaici bohaterowie Belvilla, oczywiście od Moby Dicka począwszy, czy na czele, ale to opowiadanko w tym sensie jest niesłychanie istotne, tak? Bo tam mamy taki coś w rodzaju takiego kondensatu. Tak? Ta wizyta w tej papierni to jest właśnie taka wizyta w fabryce bieli, tak? Fabryce pustego, tego co puste. Była nawet taka hipoteza, kiedy żeśmy to czytali, że ten czarny koń i ten czarny punkt, który po tej płaszczyźnie białej, prawda, w te góry wnika, to jest sztuka pisania w pewien sposób. Innymi słowy, że to jest czarny atrament, czy te czarne pióro, które po ogromnej białej
po ogromnej białej przestrzeni świata po prostu pisze swój tekst. To bardzo, no i ten papier na końcu oczywiście, no to jakby punktuje. Niezależnie od wszystkich innych sensów, które tam były wczytane, to mi się wydaje, znaczy on pisze świat po prostu. Tak. No też w ogóle... Adamie, ja, tylko chciałbym się zapytać, czy są jakieś pytania od... Dwa pytania, tak? No właśnie, to tak. Gadamy. Mam dwa pytania, oba są od pani Marleny Karnowiak. W posłowiu pojawia się wiele nazwisk oraz utworów w kontekście kopisty, ale jednego zdecydowanie brakuje. Nie dość powiedzieć, że Melville inspirował się pracami Hawthorna, kiedy kopista tak wyraźnie koresponduje z niemniej doskonałym artystycznie Wakefieldem tegoż autora. Jaka jest państwa optyka na to porównanie i zbieżności środków artystycznych łączących oba opowiadania? I to jest pierwsze. Od razu pozwolę sobie to drugie też przeczytać. Tylko muszę uciąć końcówkę, żeby nie zrobić spoilerów. Czy mogą państwo pokusić się o krótką interpretację opowiadania pod tytułem Weranda i może zaproponować jakieś wyjaśnienia? Jakiego opowiadania? Weranda. Weranda. Tak, ja się uchylę od odpowiedzi na pierwsze pytanie. To znaczy bardzo mi przykro, że się muszę uchylić, ale część posłowia, która jest poświęcona kopiście, za tę część odpowiada nieobecny Mikołaj Wiśniewski i na niego zwalam odpowiedź na to pytanie. Nie czuję się po prostu dostatecznie kompetentny. Nie w przypadku kopisty, ale w przypadku literatury amerykańskiej w ogóle jestem w tym sensie amatorem, więc bardzo, bardzo mi przykro i tylko przyjmuję do wiadomości i się czym prędzej się postaram dowiedzieć od Mikołaja, zaraz do niego zadzwonimy. Natomiast teraz... Jeszcze... To ty powiedz o werandzie, o swoim odbiorze werandy. O nie, przecież to ty tłumaczysz. Ale to właśnie dlatego może najpierw désintéressement wykażesz jako czytelnik. Nie wiem, czy ażbym spieszył z interpretacją całego opowiadania. To warto wspomnieć też, że to jest taki tekst, który on tu ląduje na końcu i to nawet jest jakoś, powiedziałbym, bardzo piękne, bo układ tych opowiadań jest mniej więcej chronologiczny. To nie jest zawsze łatwe do ustalenia, ale jeśli chodzi o ukazywanie się, no to ich, tych opowiadań, no to można to było ustalić. Natomiast nie o chronologię powstawania. Natomiast Weranda powstała jako coś w rodzaju wprowadzenia metaopowiadania, kiedy Melville miał rzeczywiście wydać tę grupkę opowiadań, które wychodziły u Putnama i tak naprawdę w ogóle nie od niego wyszedł pomysł. To wydawca powiedział, a weź pan jeszcze co skrobni i to powiemy, że jest nowy materiał. I to jest wspaniałe, że coś takiego się wydarzyło, bo rzeczywiście jest to takie metaopowiadanie. Tak? Ono jest zresztą w pierwszym wydaniu Piwowskim bardzo pięknie, nie wiem czyj był to pomysł, dodany został podtytuł Weranda i inne równie prawdziwe opowieści, czy inne równie prawdziwe opowiadanie, tak, który jest wyjęty z końcówki Werandy właśnie, która to ta końcówka właśnie otwiera na wszystko, co się tam dzieje. No, nie spoilując samego opowiadania, to jest opowieść o bardzo wielu rzeczach, ale między innymi o wymierzaniu swoich mocy twórczych. To jest opowieść, w której rzeczywiście cały ten początek, w którym bohater się wypuszcza w tę taką ni to żeglugę, ni to podróż, to jest taki fragment, w którym on zaczyna rymować, rytmować, pokazywać, wpuszczać się w taką przestrzeń takiego poematu prozą, takiego romantycznego poematu prozą, który następnie zostaje zderzony z tym mroczno-grobowym odkryciem, nie spoilujemy opowiadania.
ale wszystko zostaje na koniec moim zdaniem zawieszone. To jest do rozstrzygnięcia, tak? Czy mamy do czynienia z roztrzaskaniem pozoru o prawdę, czy też z ocaleniem, z dotknięciem prawdy, która taka piękna nie jest, a następnie cofnięciem się i powiedzeniem, że jednak jakiś pozór z oddali literacki może widać i może można go w tej postaci ocalić. Czy też wreszcie, do czego bym się skłaniał, ale tego już mówi się o tym, że jeszcze większe mroki, jeszcze potężniejsze prawdy kryją się w pęknięciach samego tego poblasku, tego pięknego zjawiska. Ale to nie chcę spoilować opowiadania, natomiast jest to, wydaje mi się, rzeczywiście taka medytacja nad możliwościami literackiego zakrycia czegoś prawdziwego i odkrycia tej mrocznej prawdy w samej literackiej tkaninie. To, przepraszam, że to naprawdę ostatnia rzecz. W tym opowiadaniu, zresztą podobnie jak w powieści Pierre, Melville bawi się takim skojarzeniem, które będzie się jeszcze pojawiało, na przykład w opowiadaniu Jimmy Rose, skojarzeniem pojęcia prawdy z kierunkiem geograficznym północą. To jest taka, zaczyna myśleć o prawdzie jako takim mroźnym biegunie naszego świata, prawdzie jako czymś, co nie daje oparcia. To jest taki niesamowity rozdział w powieści Pierre, w którym on to pokazuje bardzo mocno. Prawda to nie jest coś, co daje nam oparcie, tylko to jest coś, co nas dokładnie najbardziej dezorientuje. To jest taka północna, mroczna prawda, która wyciąga nam spod nóg, wyciąga nam dywan spod nóg. Wszystko inne to są takie sposoby na radzenie sobie jakoś tam z tą północną prawdą. Patrzysz na mnie nieufnie. No nie, patrzę z pewnym wręcz zafascynowaniem. Czy dobrze słyszę ironię w twoim głosie? Nie, wręcz przeciwnie, bo akurat ta północ jako ten punkt odniesienia wydaje mi się również bardzo istotny, chociaż inaczej, dlatego że no, Gwiazda Północna, która musiała przecież bardzo ważną rolę odgrywać w pewnym momencie życiorysu Melvilla. Ona tylko wskazuje kierunek, a odkrywanie prawdy jest zawsze gdzieś za horyzontem. I to ja bym nie powiedziała, że ta prawda jest mroźna. Po prostu w ogóle jej pojęcie i wyobrażenie jest no, ulotne. Ono się oddala, im bardziej się do niego zbliżamy. Ale to są, przepraszam, banały. Jak również wydaje mi się w pewnym momencie, bo tak się oczywiście narzuca, że to opowiadanie przypomina trochę kongres futurologiczny Stanisława Lema, że mamy tutaj takie cudowne wyobrażenia, prawda, które emitowane są. No, w innych wariantach to jest Matrix, ale ja do tamtych wolę. No a tak naprawdę ta rzeczywistość to ona pospolitość, przepraszam. Pospolitość skrzeczy, dom gnije, pardon, już nie będę więcej psuć. Ale to są moim zdaniem też rozwiązania, znaczy interpretacje, no dosyć powiedziałabym łatwe. Najciekawsze wydaje mi się w ogóle, ponieważ ja zakończyłam w moim przekładzie to ostatnie z innych równie realnych opowieści. Ja uważam, że on to sobie wyobraził, że to cała ta historia nie jest nie w sensie wyobrażona, a w sensie w umyśle pisarza, co jest oczywiste, ale w umyśle narratora jest wyobrażona. I cała podróż, i cały powrót, i całe rozczarowanie, bądź nie, czy on tam zaznacza, że jest chory. Melville zresztą miał wtedy chyba dom, właśnie wyprowadził się do domu na wsi, prawda? Tak, tak, w tym okresie życia. W ogóle jest ten punkt wyjścia, punkt wyjścia jest autobiograficzny, ale tylko punkt wyjścia. On sobie kazał taką werandę rzeczywiście. Tak, od północy. On sobie kazał, właśnie. I mnie się wydaje, że on to po prostu zasiadłszy już tam
ja uznałam, że to jest ten moment, kiedy on postanowił odpocząć. Usiąść na werandzie i już tylko sobie wyobrażać. I to jest jakby jego... No to jest psychologizowanie być może zbędne, ale to jest opowieść, jak mówisz, meta o tym, jak sobie wyobrażać. Ona jest meta. To znaczy nie tylko jest to o pracy twórczej, ale to jest również o tworzeniu kogoś, kto prowadzi pracę twórczą. To jest bardzo... No to jest w krainie już powiedziałabym, no Ariela, burzy, prawda? Już takie mam skojarzenia z pewnym odchodzeniem. Bardzo tak. No, no i w tym sensie to jest bardzo fajne, że to jest na koniec. No tak. To jest bardzo ładny w pewnym sensie testament. Tak. I on się na końcu wycofuje i mówi, niech to, co chciałem, zostanie tam. A ja tu posłucham pani Skowronkowej i będę... I... Tak, jego, prawda, na tej werandzie. I to jest taki koniec, jakiego byśmy życzyli każdemu w sumie twórcy i pisarzowi, że on w końcu na tej werandzie siedzi. Biedny Melville miał trochę inaczej, bo on zdaje się był potem inspektorem celnym, bodajże w Bostonie, tak? I musiał sprzedać. Sprzedać wszystkie swoje włości i umarł, zdaje się, w dosyć dużym zapomnieniu, to znaczy w każdym razie w niedobrych warunkach. I to było jeszcze tuż po wojnie secesyjnej, więc miało dużą styczność z takim ogólnym ludzkim nieszczęściem. I wtedy dopiero, być może, rozwiał się jego naprawdę ten sen. A może nie, no nie wiem. Uciekł Billy Bada. Smutno jest już wcześniej. Złudzeń już nie ma wcześniej. Złudzeń nie ma wcześniej, ale no, inna sytuacja. No ale to jest tak, przepraszam, zostańmy przy werandzie. Ja bym tak chciała. Tak, no ja bym do tych bardzo ładnych słów czy zdań właśnie o tym opowiadaniu Weranda dodał to, że jeżeli chodzi o ten meta wymiar tej całej historii, ciekawe jest to, co pisze na samym początku tego opowiadania Melville, że Weranda to jest coś, co jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tak? To bardzo jakoś ładne. Kończy nam się powoli czas, więc chciałbym zadać wam ostatnie pytanie. Trochę w nawiązaniu do tego pierwszego pytania, które dostaliśmy o twórczość Nathaniela Hawthorna. Jest taki bardzo piękny essay Melvilla, Hawthorne i jego mchy. I tam padają słowa, które no, wypowiada Melville oczywiście o opowiadaniach Hawthorna, ale ciekaw jestem, na ile myślicie, że daje się to odnieść do samego Melvilla. Słowa brzmią tak. Z całą pewnością niektóre z tych utworów są wyraźnie obliczone na to, by czytelnik dał się oszukać i to oszukać wierutnie. I zadowolił się pobieżnym przerzucaniem kartek. I właśnie zastanawia mnie to, czy słusznie byłoby powiedzieć, że Melville to jest właśnie jakiś taki pisarz, który zastawia trochę na nas pułapki, który trochę bawi się z naszymi, nie wiem, oczekiwaniami, zarówno czytelniczymi, jak i właśnie takimi, no nie wiem, jeżeli chodzi o pracę tłumacza, czy tłumaczki też. I tłumacza, tak, oczywiście. Tak, bo właśnie tak na koniec jeszcze chciałbym was dopytać o te wasze wrażenia z tłumaczenia Melvilla, tak? Czy w tym kontekście, czy też jest to jakieś wrażenie, że ktoś tutaj was, nie wiem, oszukuje, podpuszcza, wprowadza w maliny i tak dalej, tak? To ty. Nie. Ty też trochę przetłumaczyłeś i moim zdaniem nic o tym nie mówiłeś, więc... No nie mówiłem, ale powiedz. Ja wolałbym o tym nie mówić, bo robiłem to z lękiem, a na pewno jeszcze z większym lękiem bym o tym mówił w obecności twojej. Więc naprawdę o doświadczeniu pułapek zastawionych na tłumacza, to ty. To ja uczciwie powiem. Nie ma tak wielu pułapek. W sumie, jeśli chodzi o jego styl, to on jest dosyć, on jest bogaty, nasycony, ale dzięki temu, że ma rytm i mniej więcej wiadomo jakby, jaka jest kadencja, nie wiem jak to inaczej określić, w sumie nie jest to takie trudne. Znacznie trudniejszy jest Henry James na przykład pod tym względem.
ze swoimi długimi zdaniami i wtrąceniami i takim obróceniem sytuacji do 180 stopni niekiedy, jeśli chodzi na przykład o świadomość bohaterów. Tutaj to jest stosunkowo, to jest inaczej zrobione. To jest, ale to jest zrobione w sensie czysto retorycznym, potoczyście. Więc nie mam poczucia, żeby to było jakoś bardzo trudne. Trzeba się czasem po prostu zastanowić nad rejestrem, tak jak w przypadku, na przykład, w przypadku Izmaela, który od czasu do czasu pozwala sobie na pewne wręcz swawole, co uważam należy podkreślić w przekładzie, że to jest jednak facet, który chce zostać marynarzem i świeży luft na forkasztelu na przykład mówi, a nie świeże powietrze na przednim pokładzie. O, takie różne rzeczy, ale to jest zabawa, to nie są realne pułapki, nie. Nie z takimi rzeczami Basia sobie radziła. Oj, no dobra, okej. Okay. Natomiast słówko tylko na temat tej, po pierwsze w 100% się zgadzam z twoją intuicją, że ten fragment świetnie się stosuje do tych opowiadań. Stosuje się w ogóle świetnie do wielu utworów Melvilla, zwłaszcza tych, które uchodzą tylko za, do Taipei na przykład, tak? Uchodzą za takie popularne, tak? Czy do White Jacket na przykład, tak? To z całą pewnością. Tutaj powiedziałbym co najmniej dwie rzeczy, dwa poziomy tej gry z czytelnikiem. Jeden, jeśli chodzi akurat o te opowiadania, jeden polega po prostu na tym, że piszemy dla pieniędzy, tak? W związku z czym, to pisze o tym Mikołaj w swojej części posłowia, musimy czytelnika zabawić, wydawca musi to wziąć, to się musi sprzedać. Natomiast na drugim poziomie, i to już jest właściwie, to nie jest nieciekawe, tak? Ponieważ zabawa z samym sobą, jako sobą piszącym takie rzeczy, a równocześnie piszącym o sobie jako właśnie kończącym karierę literacką, to w opowiadaniach, o których mówiłeś, czyli Skrzypek na przykład, tak? Czy Jimmy Rose, człowiek, który się cały czas uśmiecha, domaluje sobie rumieńce, jest bawidamkiem, a głównie po to, żeby jeszcze posiedzieć i jeszcze troszkę wina dostać, tak? Jest coś podjeść z pańskiego stołu. No to są strasznie przejmujące rzeczy, jak zobaczymy ten rejestr. Ale na następnym poziomie, no to może najmocniej w Benito Sereno i w kopiście Bartleby. To jest niesłychany koncept Melvilla, w którym on nas wciąga. Myślimy, że jest taki poziom, na którym on się z nami porozumiewa i razem z nim, z tego poziomu na przykład łapie dystans wobec jakichś niecnych rzeczy, które się wyprawiają na przykład na tym statku niewolniczym w Benito Sereno, po czym my się orientujemy, że on wcale z nami nie siedzi na jednej ławce, tylko jeszcze od nas odskoczył i myśmy wyszli na no, zrobił nas w jajo, pamiętam. No, ale myśmy wyszli na świnie. To znaczy zrobił nas w jajo nie tylko w sensie estetycznym, tak, ale pokazał nam, jeżeli udało nam się to zobaczyć, pokazał nam pewne ukryte założenia percepcyjne. No więc tak? Pułapki są konceptualne. Oczywiście. Nie tyle językowe, ile właśnie takie... I powiedziałbym właśnie takie percepcyjne. Tak? W tym sensie Melville jest niesamowicie świadom odbioru czytelniczego. To jest taki pisarz, który no, wie, co to znaczy rozmawiać z czytelnikiem. Znaczy wie, że jest taka pozycja jak czytelnik, tak? I że można go zrobić w konia i że można mu, nawet nie tyle, to jest jasne, tak? Ale że można mu coś powiedzieć, nie pisząc to w książce, tylko wywołując u niego ten efekt rozpoznania, że się daliśmy wciągnąć i na przykład jesteśmy mimowolnie współwinni jakichś zbrodni, które są opisywane i których żeśmy nasze uprzedzenia nie zobaczyli. Tak? Te dwa opowiadania, te najsłynniejsze dwa opowiadania, no, które co tu dużo mówić, no, są najwspanialszymi tekstami tutaj, są też, czy przede wszystkim opowiadaniami o percepcji. Tak? Opowiadaniami o takich o przeoczeniach, tych najstraszniejszych przeoczeniach, kiedy robimy straszne rzeczy, myśląc, że jesteśmy po prostu klawi, tak? Że jesteśmy naprawdę w porządku. Tak? Jak pan narrator w Bartleby, prawda? No dokładnie. Tak? Z tym, że ja tutaj akurat mam taką jeszcze intuicję na temat Bartlebiego samego, że to jest opowieść o beznadziejnej miłości.
tegoż Bartleby'ego do i tego człowieka być może, ale też do miejsca, w którym on się znajduje i z punktu widzenia narratora, który tego nie widzi, tak jak nie widzi obiekt uczucia prawie nigdy, tych takich wpatrzonych w siebie z oczu, prawda, i on to, że on potem ten Bartleby po prostu marnieje w oczach z pękniętym sercem po prostu. Dla mnie to jest niesłychanie, to jest bardziej niż Anna Karenina wstrząsająca opowieść o niespełnieniu. No to niesamowite jest. Poniekąd też, poniekąd jeszcze wyższa, wyżej stawka jest, wyższa stawka jest Benito Sereno, gdzie nie mamy tego zabiegu narratora pierwszoosobowego, a i tak mistrzostwem, dzięki grze perspektyw i mistrzostwem opowiadania, ponieważ w opis jest wklejona perspektywa kapitana amerykańskiego, który ma się za demokratę, w opis, który niby jest zobiektywizowany, jest wklejona jego perspektywa, my sądzimy, że mamy dystans, że umiemy to patrzeć na to. A to widać, jak on to jest ten unreliable narrator w sposób, znaczy obnażony, aczkolwiek być może nam się też tak wydaje, bo może cała idea jest taka, że dajemy się wpuścić w maliny, bo się nam wydaje, że coś żeśmy rozszyfrowali. Że jesteśmy jeszcze A my ciągle jesteśmy w Matrixie i nic się nie poradzi. No, także. Tak, ale gdzieś trzeba skończyć ten ciąg, prawda, odniesień i wzajemnych relatywizacji, bo... Nie trzeba kończyć. Też, no nie. Trzeba czytać jeszcze raz po prostu. No tak, albo pisać. To jak to umie? No myślę, że to są idealne ostatnie słowa na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i bardzo dziękuję moim wspaniałym gościom i ja również bardzo, bardzo dziękuję. Adam Lipszyc, Barbara Kopeć-Umiastowska. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy również. Dzięki. Do zobaczenia.